Witam Państwa bardzo serdecznie. Sobota, 13 dzień listopada, stadion Hetmana przy ulicy Słonecznej. Za chwileczkę rozpocznie się 17. kolejka o mistrzostwo drugiej ligi. Mecz Jagiellonia, Białystok, Arka Gdynia. Widzimy trybuny stadionu Hetmana i już oba zespoły wychodzą na plac gry. Zespół gości w składzie w bramce Michał Hamera z numerem 1, w obronie z 14 Mariusz Woroniecki, kapitan zespołu, z numerem 2 Jerzy Wojnecki, z numerem 3 Łukasz Kowalski, z numerem 5 Krzysztof Sobieraj. W drugiej linii grają z 11 Marcin Pudysiak, z 10 Krzysztof Piskuła, z 9 Andrzej Griszczenko i z numerem 16 Rafał Murawski. Natomiast w ataku drużyny gdyńskiej Arki Bartosz Ława z numerem 20 i Grzegorz Pilch z numerem 22. Drużyna z Gdyni w żółto-niebieskich koszulkach, natomiast zespół białostockiej Jagiellonii tu widzimy w żółtych koszulkach i czerwonych spodenkach. W składzie z numerem 12 w bramce Łukasz Załuska, w obronie z 2 Przemysław Kulik, z 3 kapitan zespołu Krzysztof Zalewski, następnie z numerem 20 Adrian Napierała i z numerem 29 Robert Kolasa. W drugiej linii grają z numerem 28 Jacek Markiewicz, Robert Spejkler z numerem 21 i z 19 Paweł Sobolewski oraz z numerem 9 Dariusz Łatka i 2 napastników białostockiej drużyny to numer 30 Ernest Konon i z numerem 24 Tomasz Pawlak. Tutaj widzimy nieobecnego na meczu, na boisku, Jacka Hańko, który pauzuje niestety za żółte kartki. Ten mecz Jacek Hańko, jak i Wojciech Kobeszko, kontuzjowany napastnik Jagiellonii, oglądali z trybun. I już rozpoczyna się mecz. Jako sędzią głównym tego spotkania jest Artur Radziszewski z Warszawy. Na liniach asystują mu Jacek Gudun z Warszawy i Marek Ciećwierz również z Warszawy. Już głośny doping kibiców na stadionie Hetmana. Pierwsza akcja drużyny białostockiej. Oczywiście pokazujemy najciekawsze fragmenty tego spotkania. Kolejny atak białostockiej drużyny. Gra w środku pola Paweł Sobolewski. Właśnie on w tej chwili przy piłce. Zagranie do grającego z numerem 3 Zalewskiego. Ponownie Sobolewski. Bardzo dobra okazja. Łatka jest w polu karnym. Nie było jednak faulu i to właśnie obrońcy Arki Gdynia powstrzymali naszego zawodnika. Już kontra zespołu z Gdyni, zobaczmy. Już w polu karnym. No, było groźnie, piłka jednak nie doszła celu. To były pierwsze minuty tego spotkania, a to już 11 minuta. Bardzo groźna sytuacja, zobaczmy. Strzał i piłka w poprzeczkę. Uderza Rafał Murawski. Uderzał tą piłkę z około 20 metrów, no i niewiele brakowało. Bezradny byłby po tym strzale Łukasz Załuska. A to już 13 minuta, odpowiedź białostockiej drużyny. Ponad 6 tysięcy kibiców zgromadziło się na stadionie Hetmana. Po meczu kibice białostockiej drużyny zapowiedzieli marsz pod Urząd Miejski, aby wręczyć petycję prezydentowi Białegostoku Ryszardowi Turowi w sprawie galerii Jagiellonia. To oczywiście odrębny temat, skupmy się na meczu. Białostocka drużyna atakuje, widzimy z 19 Sobolewski, w tej chwili Zalewski do środka. Uderzenie Spejchlera, no, bardzo ładny strzał. Robert Spejchler, ale bramkarz drużyny Arki, Michał Hamera, nie dał się zaskoczyć. A tu widzimy wspaniały doping, wielka flaga białostockiej Jagiellonii, stworzona przez fanklub, przez Stowarzyszenie Sympatyków Jagiellonia Białystok. Bardzo kulturalny doping, bardzo kulturalne zachowanie w rundzie jesiennej. I zobaczmy, kolejna akcja białostockiej drużyny w pierwszej połowie tego spotkania. To już oczywiście końcówka pierwszej połowy. Przez większą część tej pierwszej połowy niewiele działo się na boisku, ale to 44 minuta. Zobaczmy, dośrodkowanie. Bramkarz zespołu z Gdyni niepewnie, no nie był to nawet chwyt.
zachował się, można powiedzieć, jak nowicjusz. Do piłki dopada Przemysław Kulik i w tym momencie Jagiellonia obejmuje prowadzenie 1-0. Robert Speichler dośrodkowuje. No i tą piłkę powinien spokojnie złapać bramkarz gdyńskiej Arki. Zachował się jednak, no fatalnie zachował się jak na bramkarza. Przemysław Kulik był tam, gdzie trzeba. Dopadł do piłki i zdobywa prowadzenie dla białostockiej drużyny. Wielka radość na stadionie. Jagiellonia prowadzi 1-0. I takim spotkaniem, takim wynikiem kończy się pierwsza część meczu. A więc radosne miny białostockich kibiców. Jeszcze jeden atak białostockiej drużyny w tej pierwszej połowie przerwany faulem. Sędzia jednak nie zauważył tego faulu. No i tak jak wspominałem wcześniej, oprócz tych kilku sytuacji, oprócz strzałów, poprzeczkę i gola, niewiele działo się w tej pierwszej połowie na stadionie Hetmana. Tak więc zawodnicy już w tym momencie opuszczają plac gry. 1-0 po pierwszej połowie prowadzi białostocka Jagiellonia. Tak wyglądają trybuny białostockiego Hetmana, stadionu białostockiego Hetmana, a to kibice gdyńskiej Arki, którzy przyjechali na ten mecz. Obserwujesz spotkanie Jagiellonii, czy nie żal, że nie występujesz w tym meczu? Na pewno, 4 kartki wyeliminowały mnie z dzisiejszego spotkania. No, przeżywam na pewno to spotkanie, na pewno lepiej grać niż siedzieć i kolegom dopingować, no ale jest dobry wynik i mam nadzieję, że chłopcy dowiozą ten wynik do końca, chociaż Arka na pewno jest dobrym zespołem i wysoko poprzeczkę postawiła. Jak oceniasz pierwszą połowę? No, gra do błędu i myślę, że Arka popełniła w 90. Bramkarz popełnił błąd i strzeliśmy na 1-0. No i mam nadzieję, że my nie popełnimy i dowiedziemy to zwycięstwo do końca. Dziękuję bardzo. Pełen nadziei był Jacek Hańko i oczywiście białostoccy kibice. Myślę, że wszyscy. Jagiellonia więc rozpoczynała drugą połowę prowadząc 1-0. Ja tylko przypomnę, że przed tym meczem zespół białostocki zgromadził 24 punkty i w tabeli drugoligowej zajmował 6. pozycję. Arka natomiast jest wiceliderem drugiej ligi i przed tym spotkaniem zgromadziła 31 punktów. W ubiegłym sezonie dwukrotnie w pojedynkach Arki i Jagiellonii był remis 1-1. Rzut wolny dla białostockiej drużyny. Ale tym razem bramkarz gdyńskiej Arki pewnie chwyta piłkę. A chociaż tutaj taki niezbyt przyjemny gest wobec białostockiego zawodnika. Kibice bardzo szybko reagują. No i już zobaczmy Arka na naszej połowie. Już groźnie pod naszym polem karnym. I faul. Tak jest. Sędzia nie ma wątpliwości. Jest faul w polu karnym. A więc no, popatrzmy raz jeszcze. Paweł Sobolewski nieprzepisowo zatrzymuje Grzegorza Pilcha. No był faul. Jednak był faul i sędzia nie waha się podyktować 11, a więc 1-0. 48 minuta tego meczu. Jeszcze protestują zawodnicy białostockiej Jagiellonii. No ale nie najlepiej rozpoczęła się ta druga połowa dla białostockiej drużyny. Rzut karny. Piłkę ustawia Krzysztof Piskuła. Doświadczony zawodnik gdyńskiej Arki. Gwizdy na trybunach. No i zobaczmy, jak zachowa się Łukasz Załuska w bramce. Krótki rozbieg Piskuła i jest 1-1, więc Arka wyrównuje. Radość kibiców z Gdyni. No i można powiedzieć, w 48 minucie spotkania mecz rozpoczyna się od nowa. 1-1. Cieszą się kibice, cieszą się piłkarze oczywiście gdyńskiej Arki. Tak a propos, zespół Arki Gdynia przed laty występował w Ekstraklasie. W roku 1979 wywalczył nawet Puchar Polski, pokonując w finale tych rozgrywek krakowską Wisłę. Ze znanych zawodników Arki Gdynia pamiętamy chociażby Janusza Kupcewicza, uczestnika piłkarskich Mistrzostw Świata w roku 1982. Już gra wznowiona, Jagiellonia już ruszyła do ataku.
Będzie faul, tak. Sędzia nie waha się gwizdnąć w tej sytuacji. Faulowany był Krzysztof Zalewski już. Piłkarze Białostockiej Jagiellonii na połowie przeciwnika. Jest rzut wolny. Dośrodkowanie w pole karne. Do piłki dochodzi Pawlak, strzela i gol! Piękne uderzenie! 18, no może 19 metrów. Krzysztof Pawlak i odpowiedź Jagiellonii błyskawiczna. Wspaniały strzał. Popatrzmy raz jeszcze. 19 metrów i dolny róg bramki. Pięknym strzałem Tomasz Pawlak pokonuje bramkarza Gdyńskiej Arki. Ogromna radość na trybunach. No i Tomasz Pawlak zdobywa kolejnego gola dla barw Jagiellonii. Poprzednią bramkę zdobył we Włocławku w meczu rozegranym tydzień wcześniej, zremisowanym przez zespół białostockiej Jagiellonii. Jagiellonia pechowo zremisowała we Włocławku, bo właśnie po golu Pawlaka w 85 minucie białostoczanie prowadzili 2-1, tracąc bramkę w doliczonym czasie gry. W tej chwili jest 2-1 po 52 minutach tego spotkania. Święto na trybunach. Kibice zapalili race. No, należy żałować, że ten mecz nie odbywa się przy sztucznym oświetleniu. Takowego nie ma na stadionie Hetmana. Byłoby to naprawdę efektowne widowisko. A tutaj bramkarza Białostockiej Jagiellonii starał się zaskoczyć Piskuła. Jednak bardzo dobrze zachował się w tej sytuacji Łukasz Załuska. To oczywiście również najciekawsze fragmenty drugiej części spotkania. Widzimy rzut wolny dla zespołu Gdyńskiej Arki. Kolejna groźna sytuacja pod naszym polem karnym. Arka raz po raz stwarzała takowe sytuacje, no ale nie oszukujmy się, jest to zespół, który zajmuje w tabeli drugie miejsce i aspiruje do awansu, do ekstraklasy. Patrzmy, rzut wolny. No tutaj było chyba zagranie ręką. Sędzia zareagował. Iż zawodnik z Gdyni zagrał ręką, będzie rzut wolny dla naszej drużyny. A to kolejna akcja, doskonała sytuacja. Szkoda, że Ernest Konon nie doszedł do tej piłki. Bardzo ładne zagranie, no i niewiele brakowało, aby Konon znalazł się w doskonałej sytuacji. I kolejny atak zespołu z Gdyni. Groźne wejście, ale tutaj na szczęście są nasi obrońcy i piłkarze Arki domagają się rzutu karnego. Sędzia jednak uznał, że nie było faulu. Druga minuta spotkania w tej chwili. Widzimy, sędzia bierze piłkę do rąk, przerywa ten mecz. A powodem jest zachowanie kibiców. A właśnie w tym momencie widzimy kibice Arki Gdynia. Przeskoczyli przez ogrodzenie, wtargnęli na boisko i wszczęli awanturę. No właśnie widzimy kibiców z Gdyni, którzy teraz wracają na swoje miejsca. Powodem była paląca się flaga Krakowi, klubu zaprzyjaźnionego zespołem Gdyńskiej Arki. No to niestety kibice z Białegostoku zaczęli palić flagę Krakowi. No i to było zachowanie kibiców z Gdyni, było reakcją na ten incydent. A tu widzimy już służby porządkowe. Starają się zaprowadzić porządek zarówno w sektorach zajmowanych przez kibiców Jagiellonii, jak i kibiców z Gdyni. No, można mieć pretensje do służb porządkowych, że tak późno zareagowały na tą sytuację. Tak naprawdę
o mały włos, bo służby porządkowe starały się zaatakować kibiców z Białegostoku. O mały włos nie doszło do wielkiej awantury. Na szczęście mecz został wznowiony po 5-minutowej przerwie. Tu widzimy już chyba służby porządkowe doprowadziły kibiców do porządku. No szkoda, że takie zajścia mają miejsce na meczach piłkarskich. Jeszcze trwa przerwa. No i tutaj już policjanci pilnują kibiców Jagiellonii. No, zastanawiający jest fakt, gdzie byli ochroniarze. Gdzie była ochrona wynajęta specjalnie przez zarząd Jagiellonii. Dlaczego ochrona pozwoliła zaatakować kibicom Arki Gdynia wejść na boisko? No ale to już temat na inne rozważanie. Niestety na stadionach piłkarskich pierwszej, drugiej ligi, nawet trzeciej ligi zdarzają się takie incydenty i z tym należy niewątpliwie walczyć. No ale wracamy na boisko. Gra została wznowiona. 2-1 prowadzi zespół białostockiej Jagiellonii. Piłkarze z Gdyni jednak nie poddają się, raz po raz stwarzają sytuację. Z dziewiątką widzimy Andrzej Griszczenko, pomocnik drużyny Arki Gdynia. Teraz w walce z Łatką. Łatka odzyskuje piłkę i jednak tracą piłkarze białostockiej drużyny. A to już kolejna sytuacja zespołu z Gdyni. Widzimy pod polem karnym, dochodzi do przepychanek. Leżą zawodnicy na boisku, leży Krzysztof Zalewski. Nie, to nie Krzysztof Zalewski. Któryś z zawodników Jagiellonii leży w tej chwili przed polem karnym, podobnie jak zawodnik gdyńskiej Arki. Na miejscu jest już sędzia. No, ogromne zamieszanie. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Będzie rzut wolny dla naszej drużyny, a więc bez piłki był faulowany zawodnik Jagiellonii. Jest żółta kartka, tak. Tylko dla kogo? Żółta i czerwona, wszystko na to wskazuje. Tak jest. Druga żółta kartka, a co za tym idzie, czerwona kartka dla Krzysztofa Piskuły, zdobywcy bramki. I tak na 8 minut przed końcem regulaminowego czasu gry Krzysztof Piskuła opuszcza boisko. A więc w dziesiątkę kończyć będą to spotkanie zawodnicy gości. Niepocieszony oczywiście schodzi z boiska Piskuła. No niewątpliwie osłabia swój zespół. Coraz mniej czasu do końca. A tak naprawdę nie wiemy, co było powodem ukarania przez sędziego zawodnika gdyńskiej Arki, ale najprawdopodobniej był to faul bez piłki. Akcja odbywała się po innej stronie boiska. No a tutaj widzimy faul zawodnika Jagiellonii. Sędzia przerywa grę. Będzie chyba żółta kartka. Tak jest. Jest żółta kartka dla grającego z numerem 11 Zdzisława Żuberka. Zdzisław Żuberek pojawił się na boisku w 74 minucie, zmieniając Ernesta Konona. A za chwileczkę jeszcze jedna zmiana w zespole białostockiej drużyny. Za Tomasza Pawlaka na boisku pojawi się Mariusz Dzienis. Do końca meczu pozostaje 5 minut. Tomasz Pawlak, zdobywca drugiej bramki dla Jagiellonii, opuszcza w tej chwili plac gry.
już Mariusz Dzienic na placu gry. No i popatrzmy, piłkarze Arki, mimo tego, że grają w 10, starają się doprowadzić do wyrównania, nie mają nic do stracenia. Zauważam, że to nie jest jeszcze przygotowany na ten. Plastikowa siatka, kurwa. Ogromny doping kibiców białostockiej drużyny. Ponad 6 tysięcy widzów, większość kibiców przygotowanych do przemarszu pod Urząd Miejski, do spotkania z prezydentem Białegostoku. Właśnie po tym meczu miał odbyć się ten właśnie przemarsz. I popatrzmy, rzut wolny dla zespołu Gdyńskiej Arki. Jak rozwiążą ten wariant? Cały fragment gry, piłkarze gości, dośrodkowanie w polu karnym, ale pewnie Łukasz Załuska. Bardzo ładna interwencja. I kontra zespołu gospodarzy. Już jest drużyna białostocka pod polem karnym przeciwnika. Ach, szkoda. Niewiele brakowało, aby Dzienis doszedł do tej piłki i byłaby szansa na zdobycie kolejnej bramki. Teraz spokojnie Białostoczanie, w środku boiska już pod polem karnym są zawodnicy w żółtych koszulkach i czerwonych spodenkach. Żuberek, dośrodkowanie, nie było tam jednak nikogo z białostockich zawodników i bramkarz Arki Gdynia Michał Hamera pewnie łapie piłkę. Jeszcze jedna z ostatnich akcji białostockiej drużyny. Coraz mniej czasu do końca tego meczu. Popatrzmy. Ach, traci piłkę Żuberek niepotrzebnie. Na szczęście białostoczanie odzyskują futbolówkę. Ale troszeczkę chaosu wkradło się w poczynania naszej drużyny. I zespół Arki. Właśnie w tej chwili wyprowadzają kontrę piłkarze Arki Gdynia. Sobieraj z numerem 5, dośrodkowanie w pole karnym. Tutaj jednak nie było nikogo z zawodników Arki i nic z tej akcji nie wynikło. Rzut rożny dla białostockiej drużyny. To już jest 89. minuta tego meczu. I jeszcze raz atakuje Arka, ale bardzo ładnie zachował się tutaj Dariusz Łatka. I kolejna akcja Jagiellonii. Już są nasi zawodnicy przed polem karnym. Dośrodkowanie Markiewicz, główka, poprzeczka. Ach, jak niewiele brakowało. No i teraz Żuberek był w doskonałej również sytuacji. No, wspaniale wyskoczył do tej piłki Jacek Markiewicz. Tutaj miał jeszcze okazję na dobitkę Dzidosław Żuberek. Nieczysto uderzył, tu został zablokowany przez obrońców Gdyńskiej Arki. No i w tej chwili piłkarze Arki wyprowadzają kontrę, są już pod naszym polem karnym. To ostatnia minuta, niebezpieczna sytuacja, popatrzmy, i niestety gol. Doliczony czas gry i piłkarze Arki Gdynia doprowadzają do wyrównania. Krzysztof Sobieraj dośrodkował, a Bartosz Ława uderzeniem głową wyrównuje. No niestety niefrasobliwość białostockich obrońców, chyba troszeczkę zagapili się i Arka Gdynia doprowadza do wyrównania w doliczonym czasie gry. Szkoda, to już drugi, można powiedzieć, stracone zwycięstwo. Drugie w ostatnich dwóch grach. Podobnie było tydzień wcześniej w meczu z Kujawiakiem, kiedy Jagiellonia również w doliczonym czasie gry straciła bramkę i podobnie jest teraz. Niestety, niewykorzystane sytuacje w futbolu mszczą się. Jagiellonia przed chwileczką miała okazję zdobyć trzecią bramkę, poprzeczka, potem nieudana dobitka Żuberka i kontra zespołu Arki Gdynia zakończyła się bramką dla gości. Więc nie mają szczęścia piłkarze Jagiellonii do ostatnich minut. Podobnie był w meczu z Widzewem jeszcze na początku rozgrywek. Również w samej końcówce strata bramki, która zabrała naszym zawodnikom zwycięstwo. No to jeszcze piłkarze Jagiellonii starają się zdobyć zwycięskiego gola.
Jeszcze grają do końca Żuberek, ale niestety niecelne podanie i Gdynianie wybijają piłkę na aut. Spieszą się teraz Białostoczanie. Robert Spejkler. Niecelne podanie. Jeszcze jedna akcja. Jeszcze walczą piłkarze Jagiellonii, ale teraz Gdynianie przechwytują piłkę. I jeszcze jeden atak naszej drużyny. Zobaczmy. Wielkie rozczarowanie. Już było 2-1. Już wydawało się, że mecz jest wygrany. Jagiellonia raz po raz atakowała i niestety w tym momencie sędzia tego meczu... Nie, jeszcze nie ma końca. Jeszcze jest przerwana gra. Na boisku leży jeden z zawodników drużyny gości. Ale bardzo ładne zachowanie białostockich szalikowców, białostockich kibiców, którzy do ostatnich minut dopingują swoją drużynę. Jeszcze jedna zmiana w zespole gdyńskiej Arki. To już chyba zmiana taktyczna, która pozwoli zaoszczędzić na czasie piłkarzom z Gdyni. Na boisku pojawi się Ireneusz Chrzanowski, który zmieni Pilcha. Nie zobaczymy, czy Jagiellonia jeszcze stworzy sytuację bramkową. Robert Spejkler z numerem 21. I Białostoczanie. Jedna z ostatnich akcji. Już jesteśmy przed polem karnym. Zobaczmy. Groźna sytuacja. Niewiele brakowało. I w tym momencie sędziujący ten mecz pan Artur Radziszewski z Warszawy gwiżdże po raz ostatni. No niestety remis 2-2. Co prawda nie jest to zły wynik z drużyną, która jest wyżej w tabeli drugoligowej, ale przypomnijmy, Jagiellonia prowadziła 2-1 i po raz kolejny straciła bramkę w doliczonym czasie gry. Szkoda, szkoda. Mają czego żałować piłkarze w żółto-czerwonych strojach. Kolejne stracone punkty niestety. Po tym spotkaniu Jagiellonia spadła z 6 na 8 miejsce i ostatecznie w rundzie jesiennej z dorobkiem 25 punktów zajmuje 8 miejsce. Liderem w drugiej lidze jest drużyna GKS-u Bełchatów, 40 punktów. Arka Gdynia natomiast zajmuje drugą pozycję, mając 32 punkty. Na trzecim miejscu Kujawiak 30 punkty, czwarty jest Widzew, również 30 punktów. Widzew może zostać jeszcze, także i Kujawiak może zostać wyprzedzony przez Koronę Kielce, która ma jeszcze zaległy mecz z zespołem MKS-u Mława. Tutaj piłkarze dziękują kibicom. Ci prawdziwi kibice poszli na pochód. Niestety byli również tacy, którzy wszczynali jeszcze awantury. Doszło do zatargów z policją, ze służbami ochrony. Szkoda, że takie incydenty miały miejsce w czasie meczu i po meczu. A tutaj kibice Arki Gdynia dziękują swoim piłkarzom, piłkarze dziękują kibicom, a ja dziękuję już teraz Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, do zobaczenia. Przypomnę, Jagiellonia zremisowała 2-2 z zespołem Arki Gdynia.